O, witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, no, mamy nowy odcinek spoilerowy. Zobaczymy, cóż z tego wyjdzie w ogóle. Ale zanim to zaczniemy, to może tak. A zresztą wejdźmy od razu. A powiem wam od razu, że po prostu ledwo co weszłem w tą gierkę i troszeczkę też jej nie kumam. No ale jak grać? Użyj swoich kart, aby ukończyć trasy tego samego typu. Wygrasz prezenty na osiągnięty punkt. Jeśli to koń, odblokujesz nowy rodzaj karty. Tylko trasy, których zaczynają się od punktów, które już osiągnąłeś, mogą zostać zakończone. Otwórz swoje karty podarunkowe, aby otrzymać dodatkowe prezenty już teraz. Jak można zdobyć te karty? No, przy logowaniu 4 dziennie, dzięki twojej lojalności 4, jeśli logowałeś się przez 5 dni z rzędu. Zabierając swoje konie na przejażdżki 2 dziennie, rejestrując konie na zawodach 2 dziennie, no i za kupony. Pokonując trasę, aż zdobędziesz nowy przedmiot z dziennika wędrówki. No zobaczymy, co to będzie. Przez całe wydarzenie można znaleźć fragmenty boskiego konia. Kulebre? Culebre? Celebre? Wiecie, nie bardzo wiem, jak to, jak fonetycznie to zaakcentować. W wyzwaniu tytania w każdym bądź razie jest. A kompletne trasy prowadzące do fragmentów. Czyli takie trasy tam będą odnosić się fragmentów i osiągnij cel społecznościowy i zdobądź więcej fragmentów wyzwania Tytana. Zbierając złote podkowy za król event, wykonując 2, 6, 12 i 20 tras. Zbierz co najmniej 2 złote podkowy, aby znaleźć, wziąć udział w losowaniu nagród, które odbędzie się po zakończeniu imprezy, aby spróbować wygrać boskiego konia celebre. Ja go tak będę nazywał. Albo kulebre. To jest za rozpoczęta, bo samo oszek przeszedłem, ale powiem wam szczerze, tutaj mamy te karty, tak? No i tutaj mamy te nagrody. Jakie nagrody? No takie nagrody, no. Możemy sobie te nagrody odbierać. O, proszę. Dobra. I teraz tak. Rozumiem, że tutaj trzeba nacisnąć, tak? I wziąć sobie. I nas przerzuca do następnego punktu. Rozumiem, że tutaj ten las mamy jeszcze zamknięty. No, nie wiem, o co chodzi. Aha, chyba musimy dróżką do tego dojść i wtedy możemy chyba wybierać, którędy idziemy. Tak mi się wydaje. Ale nie mamy już ten, czyli musimy kupić sobie. Ile kupy? Za 95 kuponów kupujemy karty. Aha, i to różnego rodzaju, tak? Na razie mamy otwarte tutaj, ten, czyli te bez... No, tutaj mamy te nagrody i tutaj możemy wtedy sobie te 5 tu zużyć, tak? I wtedy gratulacje, dotarliśmy do lasu. I w tym momencie mamy odblokowany las. A jak mamy odblokowany las, no to wtedy możemy zbierać te karty lasu, tak? Możemy wtedy... A, i wtedy nam się pokazuje, ile tych kart musimy mieć, tak? I tutaj mamy też te laski. Ja nie wiem, czy teraz to już mamy jeden zaliczony, czy tą wycieczkę, czy całe to musimy... Nie. Tutaj ta plansza to jest całość, tak? Całość.
Czyli najpierw trzeba by się dostać, teraz byśmy potrzebowali zbierać las, żeby dostać się tutaj do następnego, czyli do pustyni i później dostać się jakimś cudem tutaj. Bo tutaj musimy tylko przez las. Nie. Możemy jeszcze tutaj. Ty, wiecie co, to trochę pogmatwane jest jednak. Trochę jednak mi tu coś... Trzy lasu potrzebujemy. Ale czy je dostaniemy, to już inna sprawa, nie? Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, trzeba będzie kombinować. No najpierw trzeba by te lasu zebrać, żeby odblokować sobie pustynię. No najpierw by trzeba poodblokowywać sobie te ścieżki, bo widzicie, tutaj są różne ścieżki. Być może idzie się gdzieś na skróty dostać, a może tutaj, o widzicie, bo przecież stąd też można coś. Być może lepiej zebrać 7 i 8 tych i wtedy... Czekajcie, zobaczymy. Sprawdzimy to. Ha, 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 ha. Mamy 3 lasu, ale zatrzymamy to na razie. A czemu nam tylko las przyszedł znowu? O, przyszedł, o, widzicie, różne nam przyszły. Dobra, 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 to już wiemy, o co chodzi mniej więcej. Trzeba po prostu... Te nam 3 przychodzą. Sprawdzimy, czy się ta teoria moja zgodzi. Owszem, tu mam 3, ale mogę iść na skrupty chyba w tędy. Się spatrzymy, no. Sprawdzić zawsze można. No, czyli najpierw najlepiej... zbierać te karty przez jakiś czas, o widzicie, tutaj poszły ten i tak dalej, bo to będą przychodzić nam różne. Mam na zachętę pewnie z nagrodami i tak dalej. 5, 8, 8 tych, tutaj to zbieram. A nie! A dupa! Nie mogę tutaj zbierać. Teraz to już zdębiałem. Muszę chyba jednak tym lasem iść. Chyba tym lasem nie zaoszczędzę inaczej. Nie zaoszczędzę inaczej. O, ho, ho, ho. No to muszę sobie chwileczkę to... Jak najszybciej odblokować, no to trzeba by tutaj dojść. O, to jest pustynia, czyli i tak tutaj się do tego nie dostanę i do tego też się nie dostanę. A jakaś inna? Tutaj to też mam pustynię zaklajstrowaną, czyli muszę lasem iść. Ho, ho! A później tutaj już jak... Tutaj tym mogę pustynią, znowu pustynią. A ten ostatni, co to jest? Góra, tak? Góra ma jaki kolor? A taki ma kolor. No tutaj nie przejdę, tutaj mogę przejść ewentualnie, ale tu też będę zablokowany. Nie ma szans inaczej, muszę tędy iść. Dobra, no to idźmy tędy. Dostanę do pobyku. Ale dobra, no tym się nie będziemy zajmować teraz, w tym momencie. To bardziej tak prezentacyjnie chciałem wam pokazać. Dobra, jakieś tam przychodzą, ale zobaczmy, jakie teraz tutaj będzie, co jest w ogóle, co to za smog jest, nie? No to smog mamy, o, daję broszkę Katriny, no ja już się odzwyczaiłem od tej broszki Katriny. A tą broszkę Katriny, no to dostajecie taką maść dodatkową. Oczywiście fajne mają tutaj te strojki i tak dalej, ale żeby to takie znowu super, super jakiś przedmiot, no to bym nie powiedział. Rzadki, tak, super, nie. A no, w każdym razie ciekawy. Dobra, czyli to jest smok? Tak, smok, czyli wiecie, papier, nożyce, kamień,
I lecicie wtedy do przodu. Dobra, no jak dużo daje bez wspomagania? 13 plus 26, chyba społecznościówka już jest zrobiona, czyli dodatkowo 2, czyli 40. 40, no to sobie policzcie, 40. 1000 dzielone na 40, zobaczycie ile mniej więcej trzeba wyzwań Tytana, żeby zdobyć tego konisia. Dobra, co tutaj ta główna nagroda, jeżeli ukończycie te całe podróże, no to dostajecie taki ekwipunek, że tak powiem. No i w tym ekwipunku macie po prostu siodło fajniejsze, no tutaj. A no, dosyć ciekawe te konisie. A pytanie, czy od razu maść się zmienia, tak? No to jest inne pytanie w tym momencie. A mianowicie, no jeżeli to ma być, wiecie, że wam całą maść zmienia na tego konia, to powiem szczerze, tak średnio bym się... mogę kupić? Nie mogę kupić, no ale dobra, no. Niedostępne, no dobra. W każdym razie, no jeżeli cały wygląd taki zmienia, no to tak średnio. A jeżeli tylko ten ekwipunek daje, no to fajny, nie? To sobie ładny ekwipunek sobie wrzucamy. A jeżeli to ma być cała taka maść z tym ekwipunkiem, no to tak średnio. Bo mi się na przykład to siodło bardzo podoba, na przykład to pustynne. A już ten koniś, no to nie chciałbym mieć cały czas takie same koniki z tym oprzyrządowaniem, więc jeżeli to jest cała maść, no to tak średnio. A jeżeli sam ekwipunek, no to lepiej moim zdaniem. Ale to jeszcze sprawdzimy następnym razem. No i jakie mamy nagrody? No to nagrody mamy bardzo cienkie. Samo to, że w najwyższych jest, są te kołeczki i powiedzmy różka płodności, to są najlepsze cery, jakie dostaniecie. Wielbłąd, no wielbłąd chociaż jest tutaj takim pocieszeniem, bo wydaje mi się, że rzadko się dostaje wielbłąda, więc o wielbłąda można by powalczyć ewentualnie. Ale no to już od was zależy. No ręcznik... Karios już całkowicie spadł, a w moich rankingach bardzo niziutko. Bardzo niziutko. No i tutaj te maści wędrowca, no to dla kolekcjonerów jak najbardziej. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? No to to wszystko. Aha, no i Hera. No Hera zawsze na czasie, także no Hera jak najbardziej. Ale żeby tak dupę urywało, to nie bardzo. No dobra. Te wycieczki, to wszędzie mi się już te wycieczki tutaj poukładały. Czyli co, nic więcej tutaj nie ma, de facto. No jak złapać, no to wystarczy wysłać. Aha, no tak, koniec, czekajcie. Jeszcze zobaczmy sobie konisie. I zobaczmy sobie. Dobra. Zupa z bobra. No wejdź, no. Te wiecie, te strasznie mulą, no. Przykro mi bardzo. Nagrody, żeby takie. Naprawdę bardzo cienkie. Łykawki. Strasznie cienkie te nagrody. A nie wiem czemu, ale no dobra, niech będzie. To co, na przejażdżkę mam zabrać, tak? No to wiecie, pojedyncze dwa, tak? No to słabiutki konisiek. Jest nagroda jedna i jest druga. Nagroda i wędrowna, dobra. No teraz sobie pójdźmy w tą stronę. Pójdźmy na przejażdżkę jakąś, na jazdy. No dobra. A weź jakiś tam.
Nie dałem w końcu. Dobra, ciach. Siodło. Jakaś plastyka, dobra. Jezu, tutaj znowu tam. Problem jest taki, że nie chcę wrzucać po prostu tych różnych sprzętów. Dobra, no to puścimy na przejażdżki. Nie ma. Dzięki. Koki. Nie ma. Kurde. A coś ma. Galop. Nie ma. A nie ma galopu, no. Yeah. Super. To zróbmy inaczej. Tutaj chyba powinny być. Doner. Jest. Będzie dawał? Daje, dobra. Czyli jak nie ma żadnych tych, no to bierzecie. Trzeci jak wrzucę, to już nie będzie, nie? No, już nie ma. Czyli dwa lasy dostałem, także idziemy teraz zobaczyć. Cóż z tych lasów tam wyjdzie? O, no, będzie tego. No i tak. Tutaj mogę sobie te kawałki, mogę iść ścieżką po kawałki. O, czy ja chcę iść po kawałki? Chyba nie bardzo. No dobra, no ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Proszę o lajki, proszę o suby. A jeżeli macie pytania, to proszę bardzo, dajcie je w komentarzu. A subujcie, lajkujcie, dzwoneczki wciskajcie. Pamiętajcie o grupie facebookowej. No i jak możecie, to tam też sobie zawitajcie. Też tam troszkę daję materiałów. Te, które udaje mi się znaleźć. No i do powodzenia w następnym razem. Do następnego odcinka!